Ну прошу тебя, но. Ziomek, wygrasz to, no, nice, nice. Hej, siemanko, mamy nowy challenge, czyli draft challenge i w dzisiejszym odcinku oczywiście standardowo zagramy sobie dwie, trzy walki. Zobaczmy w ogóle, co tutaj można wygrać. 3 wygrane to jest 1000 golda, 5 wygranych to jest 2500 golda, 7 wygranych to jest, to są 3 karty epickie, być może tam kryją się 3 balony. I tutaj 9 wygranych to jest oczywiście Giant Chest. Komu się udało zrobić, albo ile w ogóle tam mieliście wygranych, piszcie na dole w komentarzach. Czasami mi te drafty wychodzą, co nie? Ostatnie odcinki, gdzieś tam kurwa się pogubiłem w tych draftach, ale jeszcze wcześniej można zobaczyć na moim kanale, że te drafty, no, wychodziły mi i dzisiaj chciałbym po prostu jakoś kurczę poprawić tą całą sytuację, jeśli chodzi o moje drafty. Zobaczmy, draft, rakieta czy firewall? Kurczę, nie lubię, gdy gram na myszce i mam do wyboru, mam właśnie, mogę sobie roketa zabrać. Dobra, Tesla będzie lepsza. Tutaj graveyard, wezmę graveyarda. Dobra, wszystko gra. Zobaczmy, on ma Electroizarda, Bomb Tower i co nam tutaj dobierze. I nie za fajnie wybrało, nie za fajnie. O kurczę, dostałem chyba dość porządnego laga. Aha, no bo gra mi się tu ładuje wszystko. Ja, słuchajcie, dopiero zaczynam. O fuck. Będzie problem, bo gość ma golema. Schmigel, SMS, Eagle, czy jakoś tam. Dobra, ja sobie zrobię w ten sposób. Oj, będzie problem. Albo wkurwiony, albo robisz tak, albo tak, albo tak. I zrobiłeś tak. No dobra, spoko zrobiłeś. Nikt się chyba nie obrazi na to, jeśli te goblinki ubiją. I udało się ubić. Uwaga, udało się ubić. Ale tu jest lipa teraz, słuchajcie. Tu jest teraz ogromna lipa, bo ja nie mam pomysłu. Kurwa, no nie mam pomysłu. No serio, nie mam pomysłu na to, jak to zablokować, kurwa. Muszę poisona wyrzucić. Zresztą, kurczę, głupie zagranie jest. Dobra. Nie mam czym się obronić. Jest Tesla. Dobra, postawił Bomb Towera. Nie, postawił, dobra. W ten sposób. Dobra. Mam jeszcze graveyarda, więc tutaj później wszystko spróbuję skumulować. Zrobić tutaj kumulację ogólnie. Dobra. Zablokowany. I żeby teraz ta princeska ubiła... żeby ona ubiła Bomb Towera i ona ubije. To jest fajne, że princeski mają daleki zasięg, co nie? Dobra. Tesla versus... Tak, gościu ma Dart Goblida i jeszcze ma... Uwaga, jeszcze ma, kurczę, Mega Miniona. Będzie ciężko zagrać na tego golema, ale postaramy się. Spróbujemy coś wygrać. Chociaż jedną, dwie walki, kurczę, na odcinek. Ostatnio nie poszedł mi w ogóle tamten draft, jeśli chodzi o poison. Ale zobaczymy, jak tutaj będzie. Dobra. Ja sobie zacznę w ten sposób. O, właśnie. W ten sposób sobie zacząłem. I uwaga. Tak, graveyard obija. Ale on jeszcze ma Freeza. Nie możemy o tym, słuchajcie, zapomnieć, że on ma Freeza. Dobra. O fuck. Oj, Boziu. 30 sekund, uwaga. Ten Mega Minion obije. Dobra. Fuck off. No i jak ja mam teraz, słuchajcie, zagrać? Kurwa, nie mam pomysłu. W ogóle kompletnie nie mam pomysłu. 18 sekund. Rakieta jeszcze jest. Dobra i... Kurwa, zrobiłem źle, zrobiłem mega źle, ale i tak nie mam szans, kurczę. Nie miałem szans, bo miałem Royala, miałem lawę. No i nic takiego fajnego, co mógłbym się obronić, co mógłbym, kurczę, obronić się przed właśnie, przed, kurczę, golemem. Jeszcze wiedźma do tego, no też naprawdę masakra. Wezmę Barbarian Hut, oddałem mu Mirora, wezmę Gwarcę, chociaż to, kurczę, był zły pomysł, bo oddałem mu Fire Spirits'y. Czyli taka zamiana. Dobra, wezmę Hog Ridera, tak. Wkurwiony, zagraj fajnie, może ci się uda, kurczę. Na pewno twoi widzowie zrobili dużo wygranych, słuchajcie, na pewno zrobili dużo wygranych. Dobra, postawię sobie, znowu mam princeskę, czyli gość mi oddał princeskę, tak? Nie wiem, czy gra hogiem tutaj, na tym drafcie. Jest okej,
jeśli chodzi o mnie, samego gracza, który nie na co, no słuchajcie, gram na co dzień Hogriderem na drugim koncie, ale to jest, no słuchajcie, no to jest wymaksowany level, a po drugie gram przez cały czas tylko i wyłącznie 2 na 2. Dobra, bo zaczynamy tutaj to mocno denerwować. Jeszcze jest beczka, no to nieźle. No to nieźle, dobra. Dobra. Oj, 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 panie, 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 panie. Tak nie może być. Dobra. Myślę, że szybki push się uda. Ja mam na szczęście loga mam, słuchajcie, także to jest... To jest, kurwa, ogromny plus tego wszystkiego. Dobra. Tak. Niech ten barbarian hard broni. Wydaje mi się, że zrobimy w ten sposób. O, właśnie. Jeszcze po jednym Spear Goblinku. O, dobra. Znów gram na golema. Historia się powtarza. Zobaczymy, z jakim skutkiem tu w ogóle mi wyjdzie teraz ta obrona. Mam guarce, czyli już jest lepiej. Mamy exe, no to jest naprawdę spoko. Tylko, że brakuje mi nadal coś, kurczę, żeby zablokować tego wizarda. Dobra. Uwaga. Tutaj niestety moje barbariany dostaną. I to dość solidnie, ale zobaczymy, bo... Wow, rakieta! Wow, 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 wow. I prosto na niestety... No niestety, stety... prosto na... Kurwa... Na wieżę. Dobra. 1224, u mnie jest 1616. Ja przy tym też miałem rakietę w doku, też miałem przy tym rakietę, ale nie wyszło niestety. Jak teraz zagrać, kurczę, żeby to było ok? Myślę, że postawię domek teraz, smooth. W takiej, a nie innej sytuacji, ale kurwa, obija tutaj dość mocno. Dobra. Dobra i... Myślę, że teraz się jakoś, kurczę, uda to obronić. Wkurwione, obronisz to na pewno. Gorzej jeśli... Właśnie... Uwaga, tak. Kurczę, być może ten Goblin Hut, no ja nie wiem, czy to dobrze zrobiłem. Bo ten Wizard będzie uderzał. Nie, na szczęście, dobra, spoko. Tak zrobimy. Dobra, tylko że ja teraz muszę wymyśleć, co sobie tutaj... O kurwa, 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 mać, no teraz! Młody, młody, 12 sekund, tobie się to musi udać obronić. Dobra, 1017. Uwaga. Jeszcze go tutaj troszkę zdenerwuję, bo wyrzucę mu tutaj ten... O, właśnie, dobra, udało się wygrać. Miałem, słuchajcie, lepszy deck. Miałem Hogridera, miałem Goblin Barrel, także tutaj miałem czym konkretnie zaatakować, oczywiście obronić się też miałem czym. Dobra, pierwsza wygrana na tym drafcie, kurczę. Zrobimy sobie jeszcze jedną walkę. Robimy ogólnie takie otwarcie tego wszystkiego, tego draft challenge'a na moim kanale. Dobra, wezmę sobie na pewno Tornado. Za niedługo u mnie na... Chciałem powiedzieć, za niedługo u mnie na kanale będzie Tornado. Za niedługo u mnie będzie Tornado na levelu 7. Tak, na moim koncie. Chociaż nie gram tą kartą. Żeby ona tak dropiła jak, kurczę, żeby tak balon dropił jak ta karta, to byłoby naprawdę bardzo spoko. Dobra, 4 sekundy i zaczynamy walkę. Nie mam czasu, słuchajcie, zrobić... Kurczę, zawsze mam ochotę zrobić taki długi odcinek takiego drafta, że gram całego, ale czasem ten draft może się zakończyć w przeciągu 10 minut. Albo możemy zrobić całość. No niestety, słuchajcie, nie jestem taki, że wchodzę, kurczę, no... Wchodzę, nagrywam odcinek i spoko, i leci, nie? Kurwa, nie wiem czy źle, nie wiem czy dobrze nawet ściągłem. No i źle ściągłem, no i wkurwiony ty grać nie umiesz. O fuck, dobra. Bo tak nie będzie, nie? No i źle sobie ściągłem, no i... Dupa, słuchajcie, dupa i to ogromna, bardzo ogromna dupa. Dobra, zrobię jeszcze tak. Mam mocny deck, słuchajcie, mam mocny deck. Także nie jest powiedziane, że tu kurczę zaraz przegram. Jest Giant, jest Balon. Jest czym zaatakować, naprawdę, jest czym zaatakować, tylko szkoda, że ta Wiedźmana nie pójdzie za Giantem. No trudno już. Oj, dobra. Czyli zrobimy może tak. Dobra, może teraz się kurwa uda ściągnąć. Dobra, teraz może się uda ściągnąć, tak? Dobra. Kurwa, i to nie... To miało wyglądać całkowicie inaczej. Dobra, ale on tutaj tak, w ten sposób. Uwaga. Uwaga. I... Ja może sobie teraz zacznę puszować, tak, w ten sposób. Oj, proszę państwa. To nie miało tak wyglądać, a jednak wygląda.
Dobra, ale ten balon i tak obije, to jest w sumie, słuchajcie, najlepsze w tym wszystkim, że... Kurczę, źle, Electro Wizard poleciał. Oh my god, Bandit uderza i niestety tracę wieżę. I teraz, uwaga, będzie zacięta walka. Gościu ma Poisona. Może dużo zrobić tym Poisonem, może bardzo dużo zrobić. Ale my się nie damy, spróbujmy teraz tutaj wygrać. Ojo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 j
Moim zdaniem zrobił bardzo źle, ale zobaczymy zaraz, jak to wyjdzie. Dobra. Jeszcze wyrzucił tak. Dobra. Kurczę, ale ten dart Goblin obije. No i na szczęście nie udało się mu tu obić do samego końca. Dobra. Zrobimy w ten sposób. O, właśnie. Uwaga. Tak to będzie wyglądało. Czyli tak. O, uwaga, 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 uwaga. Balon poleciał i... Dobra, bo trzeba zrobić tak na pewno. Dobra, spoko. Princeska obije. Easy. Easy peasy lemon squeezy. Jak to się mówi. Dobra. I teraz uwaga. Niepotrzebnie był ten log. Niepotrzebnie, niepotrzebnie, niepotrzebnie. A jednak. Dobra. Kurwa mać. No i teraz będzie lipa. Lipa będzie to bardzo ogromna. Dobra. 2 sekundy. Albo teraz, albo nigdy. Wkurwiony. No nie, no kurwa. Mać. No proszę cię, no. Ziomek. Wygrasz to, no. Nice, 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 nice. Wygrałem, wygrałem. Udało się, good game. No, słuchajcie, nieźle, nieźle. Zobaczymy, jak pójdzie mi dalej ten draft. Na razie, słuchajcie, ja kończę ten odcinek. Zrobiłem 2 walki, 1 przegrana. 2 wygrane. Tutaj się skrzynki szykują, bo dzisiaj będzie najprawdopodobniej stream. Będziemy robić push. To znaczy, nie będziemy robić pushu, tylko będziemy wbijać drugiego Super Magical Chesta na moim koncie. Brakuje chyba jeszcze ponad 150 walk, ale nie bójcie się, w ten weekend to nastąpi. Będzie koniec. To tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. Ja Wam za dzisiaj dziękuję bardzo serdecznie. Trzymajcie się cieplutko, życzę Wam powodzenia właśnie w tym drafcie. To tyle. Elo mordy. No i miłego weekendu, bo już czas go rozpocząć. Pozdro. Yo!